Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 176. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 111. Alleluja! Z całego serca chcę chwalić Pana w Radzie Sprawiedliwych i na Zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pańskie, mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują. Majestat i wspaniałość to Jego działanie, a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze. Zapewnił pamięć swym cudom. Pan jest miłosierny i łaskawy. Dał pokarm tym, którzy się Go boją. Pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich. Oddając im posiadłości pogan, dzieła rąk jego to wierność i sprawiedliwość. Wszystkie przykazania jego są trwałe, ustalone na wieki, na zawsze, nadane ze słusznością i mocą. Zesłał odkupienie swojemu ludowi. Ustanowił na wieki swoje przymierze, a imię jego jest święte i lęk wzbudza. Bojaźń pańska początkiem mądrości. Wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, a chwała Jego trwać będzie zawsze. W rozdziałach od 11 do 13 Księgi Nehemiasza część ludu zostaje wybrana, aby zamieszkać w Jerozolimie, przywracając życie w mieście, a reszta osiedla się w innych miastach Judy. Kapłani, lewici, strażnicy i inni urzędnicy są przydzieleni do służby w świątyni, a Nehemiasz dokonuje poświęcenia murów Jerozolimy podczas uroczystej procesji z radością i dziękczynieniem. W końcowych rozdziałach Nehemiasz wraca do Jerozolimy po pewnym czasie i przeprowadza dalsze reformy. Napominając lud załamanie szabatu, zawieranie małżeństw z cudzoziemkami i zaniedbanie świątyni, przywracając tym samym porządek i oddanie Bogu. Przywódcy ludu zamieszkali w Jerozolimie, a reszta ludu rzucała losy celem wyznaczenia jednego z dziesięciu, żeby on osiedlił się w świętym mieście Jeruzalem, a owych dziewięciu w innych miastach a lud błogosławił wszystkich mężów, którzy dobrowolnie postanowili zamieszkać w Jerozolimie. Oto naczelnicy tego okręgu judzkiego, którzy zamieszkali w Jerozolimie i w miastach judzkich. Izrael, kapłani, lewici, niewolnicy świątyni i synowie niewolników Salomona osiedlili się w miastach swoich, każdy w swojej posiadłości. W Jerozolimie zamieszkali synowie Judy i synowie Benjamina. Spośród synów Judy Atajasz, syn Ozjasza, syna Zachariasza, syna Amariasza, syna Szefatjasza, syna Mahalaleela spośród synów Peresa. Oraz Maasejasz, syn Barucha, syna Kolhozego, syna Hazajasza, syna Adajasza, syna Jojariba, syna Zachariasza, Shilonity. Wszystkich synów Peresa osiadłych w Jerozolimie było 468 mężów zdolnych do boju. A oto synowie Benjamina. Salu, syn Meszullama, syna Joeda, syna Pedajasza, syna Kolajasza, syna Maasejasza, syna Itiela, syna Izajasza i bracia jego, dzielni wojownicy, 928. A Joel, syn Zikriego, był zwierzchnikiem nad nimi i Juda, syn Hasenui, stał jako drugi nad miastem. Spośród kapłanów, Jedajasz, syn Joakima syna Jakina. Serajasz, syn Hilkiasza, syna Meszullama, syna Sadoka, syna Merajota, syna Achituba, zwierzchnika Domu Bożego i bracia jego pełniący służbę w świątyni. 822 osoby. Następnie Adajasz, syn Jerohama, syna Pelaliasza, syna Amsiego, syna Zachariasza, syna Paszchura, syna Malkiasza i bracia jego głowy rodzin. 242 osoby. Dalej Amasaj, syn Azareela, syna Achzaja, syna Meshilemota, syna Immera i bracia ich, dzielni wojownicy, 128 osób, a z wierzchnikiem nad nimi był Zabdiel, syn Haggadola. A spośród lewitów – Szemajasz, syn Haszuba, syna Azrikama, syna Haszabjasza, syna Bunniego. Nad służbą zewnętrzną domu Bożego stał spośród przełożonych nad lewitami Szabetaj i Ozabat. Dalej był Mattaniasz, syn Miki, syna Zabdiego, syna Asafa, dyrygent wykonujących hymn, który podczas modlitwy intonował pieśń dziękczynną, a Bagbukijasz zajmował drugie miejsce między swymi braćmi. Następnie Abda, syn Szammuły, syna Galala, syna Jedutuna. Wszystkich Lewitów było w mieście świętym 284. Odźwierni, Akub Talmon i bracia ich, którzy stróżowali w bramach 172 osoby. Pozostała część Izraela, kapłanów, Lewitów mieszkała we wszystkich miastach judzkich, każdy w swojej posiadłości, a niewolnicy świątynni mieszkali na Ofelu, Sicha i Giszpa stali na ich czele. Zwierzchnikiem wierzchnikiem Lewitów we Jerozolimie był Uzzi, syn Baniego, syna Haszabiasza, syna Mataniasza, syna Miki. Należał on do synów Asafa, którzy śpiewali podczas służby w domu Bożym. Istniało bowiem co do nich rozporządzenie królewskie z ustaleniem porządku, kto ma śpiewać w kolejnych dniach. A Petachiasz, syn Meshezabeela, jednego z synów Zeracha syna Judy, był przybocznym króla do załatwiania wszelkich spraw dotyczących tego ludu. A co się tyczy osiedli z ich polami, to niektórzy z synów Judy mieszkali w Kirjat-Harba i przynależnych wioskach, w Dibon i przynależnych wioskach. W Jekapsel i przynależnych osiedlach, w Jeszua, Moladzie, Betpelet, w Hasarszual, Bershebie i w przynależnych wioskach, w Siklak, Mekona i w przynależnych wioskach, w Enrimmon, Sora, Jarmut, Zanoach, Adullam z przynależnymi osiedlami, w Lakisz z przynależnymi polami, w Azece z przynależnymi wioskami. Osiedlili się więc od Bersheby do Gehinnom. A niektórzy z synów Beniamina mieszkali w Geba, Mikmas, Aja i Betel wraz z przynależnymi wioskami w Anatot, Nob, Anania, Hasor, Rama, Gittaim, Hadit, Seboim, Neballat, Lot, Ono i w Dolinie cieśli. A co do Lewitów, to niektóre zmiany z Judy przeszły do Beniamina. A oto są kapłani i Lewici, którzy przyszli z Zorobabelem, synem Szaaltiela i z Jozułem. Serajasz, Jeremiasz, Ezdrasz, Amariasz, Malluk, Chattusz, Szekaniasz, Harim, Meremot, Ido, Ginneton, Abiasz, Mijamin, Maadiasz, Bilga, Szemajasz oraz Jojarib, Jedajasz, Sallu, Amok, Hilgiasz, Jedajasz to byli zwierzchnicy kapłanów. A bracia ich za dni Jozuego, to jest Lewici, byli następujący. Jozue, Binnuj, Kadmiel, Szerebiasz, Juda, Mattaniasz. On i bracia jego kierowali śpiewem hymnów dzięczynnych, a Bagbukiarz, Unni i bracia ich stali naprzeciw nich przy wykonywaniu obowiązków. A Jozue był ojcem Joakima, Jojakim był ojcem Eliasziba, Eliaszib, Jojady. Jojada był ojcem Johanana, Johanan był ojcem Jadduły. A za dni Joakima głowami rodów byli następujący kapłani: w rodzie Serajasza Merajasz, w rodzie Jeremiasza Hananiasz, w rodzie Ezdrasza Meszullam, w rodzie Amariasza Johanan, w rodzie Malluka Jonatan, w rodzie Szekaniasza Józef, w rodzie Harima Adna, w rodzie Sayarim. Meremota Helkaj, w rodzie Iddo Zachariasz, w rodzie Ginnetona Meszullam w rodzie abiasza zikri w rodzie mijamina w rodzie maadiasza piltaj w rodzie bilgi Szammuła, w rodzie szemajasza jonatan w rodzie jojariba mattenaj w rodzie jedajasza uzi w rodzie sallu kallaj w rodzie amoka eber w rodzie hilkiasza haszabiasz w rodzie jedajasza netanel za dni Eliashiba, Jojady, Johanana i Jadduy zostali spisani naczelnicy rodów kapłańskich w kronice prowadzonej aż do panowania Dariusza Perskiego. Synowie Lewiego, głowy ich rodów, zostali spisani w kronice i to do dni Johanana, syna Eliashiba. Zwierzchnikami lewitów byli Haszabiasz, Szerebiasz, Jozue, Binnuj, Kadmiel i bracia ich, którzy według rozporządzenia Dawida, męża Bożego, podczas wielbienia i dziękczynienia stali naprzeciw nich, oddział na równi z oddziałem. Mianowicie Mattaniasz, Bagbukiasz, Obadiasz, a odźwierni Meszulam, Talmon, Akkub trzymali straż przy składach u bram. Ci żyli za dni Jojakima, syna Jozuego, syna Josadaka, i za dni namiestnika Nechemiasza oraz kapłana pisarza Ezdrasza. A na poświęcenie muru Jerozolimy odszukano lewitów, by ze wszystkich ich siedzib sprowadzić ich do Jerozolimy na radosny obchód poświęcenia przy hymnach i grze na cymbałach, harfach i cytrach. Zgromadzili się więc śpiewacy tak z okręgu otaczającego Jerozolimę, jak i z osiedli netofatytów oraz z Beth-Hagilgal i z pól miejscowości Geba i Azmawet. Śpiewacy bowiem zbudowali sobie osiedla dokoła Jerozolimy. Kapłani i lewici oczyścili siebie, a potem oczyścili lud, bramy i mur. Następnie poprowadziłem zwierzchników judy przed mur i ustawiłem dwa wielkie chóry dziękczynne. Jeden szedł wzdłuż murów prawo ku bramie śmietników. Za nimi szedł Hoszajasz z połową zwierzchników Judy oraz Azariasz, Ezdrasz, Meszullam, Juda, Mijamin, Szemajasz, Jeremiasz spośród kapłanów z trąbami. A Zachariasz, syn Jonatana, syna Szemajasza, syna Mattaniasza, syna Michaasza, syna Zakura, syna Asafa i bracia jego, Szemajasz, Azariel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda, Hanani, z instrumentami muzycznymi Dawida, męża Bożego. A pisarz Ezdrasz szedł przed nimi. Dalej posuwali się oni ku bramie źródlanej. Następnie poszli wprost przed siebie w kierunku schodów do miasta Dawidowego, po drodze w górę przy murze obok pałacu Dawidowego, aż do bramy wodnej na wschodzie. Drugi chór dziękczynny, a ja byłem za nim, oraz połowa zwierzchników ludu szedł wzdłuż muru w lewo, obok wieży piekarników, aż do muru szerokiego, dalej obok bramy efraimskiej, ku bramie starej i ku bramie rybnej oraz wieży Hananeela, wieży stół, aż do bramy owczej, a stanęli przy bramie więziennej. Oba chóry dziękczynne stanęły przy Domu Bożym, ja także i połowa zwierzchników ze mną a kapłani Eliakim, Maasejasz, Miniamin, Micheasz, Elioenaj, Zachariasz, Hananiasz byli ze swoimi trąbami oraz Maasejasz, Szemajasz, Eleazar, Uzy, Johanan, Malkiasz, Elam i Ezer. Wtedy śpiewacy dali się słyszeć, a Izrachiasz był ich zwierzchnikiem. W owym dniu złożono znaczne ofiary. Cieszyli się oni, gdyż Bóg dał im wielką radość, Również żony i dzieci cieszyły się, a radość Jerozolimy słyszano z daleka. W owym czasie ustanowiono mężów nadzorujących składy na zapasy, na święte dary pierwocin, dziesięciny, aby w nich zbierali z posiadłości miejskich udziały prawem nałożone na rzecz kapłanów i Lewitów. Juda bowiem radował się z kapłanów i Lewitów pełniących służbę. Oni wykonywali służbę boga swego i służbę oczyszczenia, jak również śpiewacy i odźwierni, zgodnie z rozporządzeniem Dawida i syna jego, Salomona. Albowiem za dni Dawida był Asaf pierwszym kierownikiem śpiewaków oraz pieśni pochwalnych i pieśni dziękczynnych dla Boga. Za dni Zorobabela i za dni Nehemiasa cały Izrael składał udziały na codzienne utrzymanie śpiewaków i odźwiernych. I wydzielano świętą należność Lewitom, a Lewici wydzielali ją synom Aarona. W owym czasie czytano z księgi Mojżesza przed ludem i natrafiono w niej na taki przepis. Ammonita ani Moabita nigdy nie wejdzie do społeczności bożej, albowiem oni nie powitali Izraelitów chlebem i wodą, lecz przekupili przeciw nim Balaama, aby ich przeklął. Lecz Bóg nasz zmienił tę klątwę w błogosławieństwo. Gdy usłyszeli to prawo, odłączyli od Izraela wszystkich cudzoziemców. Jakiś czas przedtem kapłan Eliaszip, zarządca komnat naszego domu Bożego, krewny Tobiasza, urządził dla niego obszerną komnatę. Dawniej składano tam ofiarę pokarmową, kadzidło, sprzęty i dziesięcinę ze zboża, moszczu i oliwy, przydział Lewitów, śpiewaków i odźwiernych oraz świadczenia dla kapłanów. Podczas tego wszystkiego nie byłem w Jerozolimie, gdyż w roku 32 rządów Serksesa, króla babilońskiego, Udałem się do tego króla, lecz po pewnym czasie uzyskałem od króla zezwolenie na powrót. Gdy przybyłem do Jerozolimy, spostrzegłem występek, który popełnił Eliaszip na korzyść Tobiasza, przez urządzenie dla niego komnaty na dziedzińcach domu Bożego. Rozgniewałem się bardzo i wyrzuciłem z tej komnaty na zewnątrz cały sprzęt domu Tobiasza. Wtedy kazałem oczyścić te komnaty i z powrotem przeniosłem do tego miejsca sprzęty domu Bożego, ofiarę pokarmową i kadzidło. Dowiedziałem się również, że nie dostarczono przydziałów Lewitom i że oni, Lewici i śpiewacy pełniący służbę, uciekali, każdy na swoje pole. Wtedy zganiłem zwierzchników i powiedziałem, czemu dom Boży jest opuszczony. Zebrałem Lewitów i postawiłem ich na ich stanowisku. A cały Juda przyniósł do składów dziesięcinę ze zboża, moszczu i oliwy. A zarząd nad składami powierzyłem kapłanowi Szelemiaszowi, pisarzowi Sadokowi i Pedajaszowi spośród lewitów. Pomocnikiem ich był Hanan, syn Zakura, syna Matatiasza. Oni bowiem uchodzili za uczciwych. Mieli oni obowiązek dawać przydziały swoim braciom. Pamiętaj, Boże mój, o tym i nie wymasz moich zbożnych czynów, które spełniłem dla domu Boga mojego i dla Jego obsługi. W owych dniach widziałem, jak w Judzie deptano w Szabat tłocznie, noszono snopki i kładziono na osły, tak samo wino, grona, figi i wszelki ładunek i przywożono to wszystko do Jerozolimy w dzień Szabatu. Udzieliłem im przestrogi, gdy w ten dzień chcieli sprzedawać żywność. A mieszkający tam Tyryjczycy przywozili ryby i wszelki towar, i w szabat sprzedawali mieszkańcom Judy i w Jerozolimie. Wtedy zgromiłem możnych judy i powiedziałem im, jakąż niegodziwość popełniacie gwałcąc dzień szabatu? Czyż tak nie uczynili Ojcowie wasi? Dlatego też Bóg nasz zesłał całe to nieszczęście na nas i na to miasto. A wy chcecie ściągnąć jeszcze większy gniew na Izraela przez gwałcenie szabatu. I wydałem rozkaz. Skoro przed Szabatem mrok pokryje bramy Jerozolimy, wrota zostaną zamknięte. I drugi rozkaz. Nie zostaną one otwarte aż dopiero po Szabacie. Następnie niektórych z moich sług postawiłem przy bramach z dalszym rozkazem. Żaden ładunek nie przedostanie się w dzień Szabatu. Wtedy handlarze i sprzedawcy wszelkiego towaru raz lub dwa razy przenocowali poza Jerozolimą. Wówczas ich ostrzegłem i powiedziałem: Czemu nocujecie przed murem? Jeśli jeszcze raz to zrobicie, podniosę na was rękę. Odtąd w Szabat nie przychodzili. Następnie rozkazałem Lewitom, by się oczyścili i poszli czuwać przy bramach, aby rzeczywiście święcono dzień Szabatu. I o tym pamiętaj też, Boże mój, i miej litość nade mną według wielkiego miłosierdzia twego. W owym czasie widziałem też Żydów, którzy poślubili kobiety ażdodyckie, ammonickie i moabickie. A co do synów ich, to połowa mówiła po aż ażdodycku czy językiem takiego lub innego narodu, a nie umieli mówić po żydowsku. Wtedy zgromiłem ich i złożyczyłem im i niektórych z nich biłem i targałem ich za włosy, zaklinałem ich na Boga, nie wydawajcie córek swoich za ich synów. Nie bierzcie córek ich dla synów swoich, ani dla siebie za żony. Czyż nie przez to zgrzeszył Salomon, król Izraelski? A przecież między wielu narodami nie było króla jak on. Był on miły Bogu swemu i ustanowił go Bóg królem nad całym Izraelem. Nawet jego skusiły do grzechu cudzoziemskie kobiety. Czy mimo tej przestrogi ma się słyszeć o was, że popełniacie zupełnie to samo wielkie zło, sprzeniewierzając się Bogu naszemu przez poślubianie kobiet cudzoziemskich? Nawet jeden z synów Jojady, syna arcykapłana Eliasziba, był zięciem choronity sanballata. Odpędziłem go od siebie. Zapamiętaj im, Boże mój, to splamienie kapłaństwa oraz przymierza z kapłanami i lewitami. I oczyściłem ich od wszystkiego, co cudzoziemskie, i ustanowiłem przepisy dla kapłanów i Lewitów, dla każdego w jego zakresie. Dalej przepisy o dostarczaniu drewna w określonych terminach i o pierwocinach. Pamiętaj, Boże mój, o tym dla mojego dobra. W rozdziale dziesiątym drugiego listu do Koryntian święty Paweł broni swojej apostolskiej władzy. I autorytetu wobec krytyków, którzy oskarżają go o bycie odważnym tylko w listach, a słabym w kontaktach osobistych. Apostoł podkreśla, że jego walka nie toczy się według ciała, lecz w mocy Bożej, która obala warownie i wszelkie przeszkody przeciwko poznaniu Boga. Paweł deklaruje, że jego misją jest budowanie wspólnoty. A nie jej niszczenie, i wyraża nadzieję, że Koryntianie będą żyli w posłuszeństwie Chrystusowi, co pozwoli mu rozszerzyć swoją służbę bez potrzeby używania surowych środków. Zresztą, ja sam Paweł, upominam Was przez cichość i łagodność Chrystusa. Ja, który będąc między Wami, uchodzę w oczach Waszych za pokornego. A z daleka od Was jestem dla Was zbyt surowy. Ja Was proszę, żebym nie musiał odwołać się do tej surowości, na jaką zamierzam się zdobyć względem tych, którzy sądzą, że postępujemy według ciała. Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz ma od Boga moc burzenia twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga, a wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi z gotowością ukarania każdego nieposłuszeństwa, kiedy już wasze posłuszeństwo stanie się doskonałe. Zauważcie to, co jest zresztą oczywiste. Jeżeli ktoś jest przekonany, że należy do Chrystusa, Niechże znów weźmie sobie pod rozwagę i to, że my również, podobnie jak on, jesteśmy Chrystusowi. Choćby mi bowiem wypadło jeszcze bardziej chlubić się władzą, jaką nam dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku zagładzie waszej, nie będę się wstydził, dlatego rzekomo, iżby się nie wydawało, że chce was straszyć listami. Listy bowiem, jak utrzymują, są groźne i nieubłagane. Lecz gdy się zjawia osobiście, jest słaby, a jego mowa nic nie znaczy. Kto tak sądzi, niech sobie zapamięta, że jakimi jesteśmy w słowach naszych listów, będąc poza wami, takimi też będziemy w czynach, jako obecni wśród was. Nie mamy bowiem odwagi ani równać się, ani stawiać siebie obok tych, którzy zachwalają sami siebie. Nie okazują wielkiego rozsądku, gdy siebie samych mierzą miarą własnej osoby i porównują się sami z sobą. My nie będziemy się wynosili ponad miarę, lecz będziemy się oceniali według granic wyznaczonych nam przez Boga, a sięgających aż do Was. Nie przekraczamy bowiem słusznej miary, jak ci, którzy do Was jeszcze nie dotarli. Przecież doszliśmy do Was z Ewangelią Chrystusa. Nie przechwalamy się ponad miarę kosztem cudzych trudów. Mamy jednak nadzieję, że w miarę rosnącej we was wiary my również wzrastać będziemy według naszej miary, niosąc Ewangelię poza wasze granice, a nie chlubiąc się tym, co już było dokonane przez innych. Ten, kto się chlubi, w Panu niech się chlubi. Nie ten jest bowiem wypróbowany, kto się sam przechwala, lecz ten, kogo uznaje Pan. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.